Jesteśmy w miejscowości Seged Doni. Za nami jest tutaj widoczny XVIII-wieczny kościół Matki Boskiej Różańcowej. No, generalnie miejscowość powstała, znaczy zalążek miejscowości Seged Doni powstał w XVI wieku za sprawą tutaj władz Trogiru, które podjęły decyzję o budowie wieży obronnej, czyli takiego odpowiedniku zamku. Widzimy za nami kościół z XVIII wieku. Cała miejscowość to jest tak jakby stara część tej miejscowości. Cała miejscowość ciągnie się tutaj wzdłuż wybrzeża od północnej strony, także całość jest fajnie wkomponowana w zatokę. No, Seged Doni, to co tu widzimy, to jest tylko sam zalążek. Tutaj wcześniej w XVI wieku powstała wieża, odpowiednik zamku obronnego. Kompleks co do zasady miał służyć celom obronnym. To miały być takie dodatkowe zabezpieczenie przeciwko wojskom tureckim, które realizowały ekspansję na szeroką skalę. Do miejscowości dojdziemy deptakiem. Deptak ciągnie się na całej długości, począwszy od Trogiru. Tutaj mamy ścieżkę. Są tutaj konoby. Można śmiało, bez problemu korzystać. No może ta ścieżka nie jest idealna, bo widać, że tu są jakieś przebudowy prowadzone, ale no generalnie fajnie się przejść, jest to dobry obszar, żeby sobie pobiegać, potrenować trochę. Jest tu naprawdę dość, jakby to powiedzieć, no, klimatycznie. Także polecam miejscowość, jeżeli planujemy zwiedzać Trogir, to jak najbardziej Seged Doni jest, no, fajną lokalizacją, godną polecenia.